To oczywiście wynika z zapisów programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, tak się to szumnie nazywa, ale to jest zwyczajnie ludzki odruch, jest zimno, te zwierzęta nie są w stanie same zdobyć pożywienia, więc Wydział Inżynierii Miejskiej zakupił tę karmę. Kosztowało to 1000 zł. Nie jest to duża kwota i mamy dzięki temu 76 opakowań karmy po 1,5 kg, kilogram 80 gramów i każdy, kto dokarmia bezdomne zwierzęta, może się zgłosić do Urzędu Miasta. Dla jednego kota może otrzymać jedno opakowanie. To będzie powtarzane, czy po prostu tylko to jest jednorazowa akcja w tej zimy? Na razie jest to jednorazowa akcja, zobaczymy jakie będą potrzeby. Te informacje poszły również do spółdzielni mieszkaniowych, które wskazały miejsca, gdzie te koty zazwyczaj przebywają, bo one się chronią przed zimnem. Tu apelujemy do ludzi, żeby też w domach jednorodzinnych, jeśli mają taką możliwość, zostawiali uchylone okienka do piwnicy. Jest zimno i pomóżmy tym zwierzętom przetrwać zimę. I apeluję przy okazji o dokarmianie wróbelków, bo jest ich w miastach coraz mniej, sikorek, kosy się też pojawiają, sójki, drozdy, bo sama osobiście widuję je w swoim ogródku i również dokarmiam.